Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na 20 części serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 20. Dzisiaj chciałbym zająć się przeglądem tak zwanych wątpliwych miejsc, czyli takich, które ktoś losowo albo na zasadzie żartu przytacza jako fragmenty, które niby mają mówić o tym, że zbawienie jednak jest utracalne, a nie tak jak uczy Pismo Święte, że zbawienie jest nieutracalne. I tutaj tych miejsc jest trochę i co do zasady chyba 25 takich miejsc co najmniej jest przytaczane. Cała jest lista takowych i to można po prostu generalnie widać, że ludzie, którzy ich używają, nie rozumieją ani o czym te miejsca są, ani czego dotyczą, tylko myślą, że to jest tak jak w demokracji. Jeżeli 10 niezorientowanych pójdzie i wybierze jakiegoś przypadkowego człowieka, a 3 zorientowanych, co jest najlepsze dla kraju, pójdzie i zagłosuje, to tych 10 przegłosuje tych 3 i wygra ten wybrany przez tych 10 niezorientowanych. I to no niestety ta zakała takiego rozumowania rozlewa się również na to, w jaki sposób ludzie dzisiaj patrzą na to, co jest prawdą. Podczas gdy zdecydowana większość Pisma Świętego właściwie ogłasza wierzącego bezpiecznym w Chrystusie, jak już widzieliśmy w tych wcześniejszych miejscach, jest około 30 fragmentów, które są przytaczane przez takich właśnie szyderców, których Pismo Święte zapowiadało, że tacy się pojawią. I ci szydercy utrzymują, że wierzący nie ma pewności. Prawdą jest, że wierzący nie może być równocześnie pewnym zbawienia i niepewnym zbawienia. To się wyklucza. To by była wzajemnie wykluczająca się sytuacja. I nie może być równocześnie w zagrożeniu i bezpiecznym. Tak więc konieczne jest, aby Pismo Święte było zgodne w wymowie, albo w ogóle nie ma sensu sobie zawracać głowy. Dlatego diabeł używa tego typu właśnie ludzi, których tutaj określiliśmy jako szydercy, żeby kwestionowali Słowo Boże, żeby udowadniali, że Słowo Boże się samo z sobą kłóci, bo wtedy całe Pismo jest bez sensu i możemy jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jesteśmy wtedy najbardziej godni pożałowania ludzie, jeżeli chcemy wierzyć w cokolwiek z Biblii, jeśli choć jeden fragment Biblii kłóci się z drugim. Więc to jest zwyczajnie albo niemożliwe, albo Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże nie jest prawdą. No więc jak podejrzewacie, ja uważam, że Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte jest prawdą i żadne z tych miejsc nie robi nic więcej, jak tylko umacnia moją wiarę w nieutracalność zbawienia. Dlatego, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i każde z tych miejsc jednoznacznie wzmacnia przekaz, że zbawienie jest nieutracalne. A jeśli jest nieutracalne w choć jednym miejscu Pisma, to jest nieutracalne w każdym miejscu Pisma. I skoro Słowo Boże, Biblia nie przeczy samo sobie, to już jeden werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jednoznacznie pokazuje, że zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski na podstawie wiary w doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I jeśli uważnie rozważy się nie tylko sam tekst przytaczany przez szyderców, ale i kontekst, czyli okolice tego wersetu, widać wyraźnie, okaże się, że tak zwane
Wątpliwe miejsca wcale nie uczą niepewności, a wręcz odwrotnie, uczą pewności zbawienia, uczą nieutracalności zbawienia. Natomiast jeśli wyrwie się z kontekstu, jeśli są przekręcone lub niezrozumiane, lub niewłaściwie zastosowane, no to wtedy zaczyna się bałagan i to właśnie chcą osiągnąć ci szydercy, do których należą przede wszystkim Świadkowie Jehowy, bo oni uczą, że zbawienie można utracić. Jest im to potrzebne po to, żeby zmuszać strachem ludzi do tego, aby chodzili od drzwi do drzwi lub stali z tą literaturą, bo stracą zbawienie. No więc jeżeli kogoś się przestraszy, to można tym strachem wytresować sobie niewolnika na czas słuszny. Zresztą oni tak uczą. Uczą też inne grupy destrukcyjne. W zasadzie, jeżeli jakakolwiek grupa uczy utracalności zbawienia, masz 100% pewności, że masz do czynienia z destrukcyjną grupą religijną. Religijną grupą niebezpieczną. Niebezpieczna grupa religijna zawsze uczy utracalności zbawienia. Oczywiście są też destrukcyjne grupy religijne, które uczą nieutracalności zbawienia. Natomiast ja mówię o tym, kiedy mamy pewność stuprocentową, że grupa jest destrukcyjna. Właśnie wtedy na pewno, jeśli uczy utracalności zbawienia, masz do czynienia z doktryną diabelską, przed którą Pismo Święte ostrzega. I to jest po prostu bardzo niebezpieczny pogląd. Zawsze diabeł atakuje dwie istotne kwestie: Chrystusa i jego dzieło. Więc ci, którzy uczą utracalności zbawienia, atakują dzieło Pana Jezusa Chrystusa, ale również bardzo często atakują samego Chrystusa, odzierają go z boskości, odzierają go z wiecznego synostwa Pana Jezusa, bo Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Zawsze było tak, że był i Ojciec, i Syn. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że Jezus nie jest Synem Bożym, tylko kiedyś tam się stał Synem Bożym, to taki człowiek jest po prostu wyznawcą bałwanów, a nie Boga prawdziwego, bo Bóg prawdziwy odwiecznie składa się, objawił się nam w trzech osobach: Ducha Świętego, Syna Bożego i Boga Ojca. I to jest ponad wszelką wątpliwość. I na przykład jest kilka fragmentów, które nie odnoszą się do wierzących tego okresu, tego wieku, tej dyspensacji, lecz dotyczą odrębnej dyspensacji, odrębnego wieku, odrębnego eonu. I takim miejscem jest właśnie Mateusz 24:13, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dzisiaj może starczy czasu, żebym akurat tym fragmentem trochę dłużej się zajął. Także takim miejscem jest Ezechiela 33:7-8. Ezechiela 33. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego: bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. No więc widać, to jest prawda, dalej jest to prawda, choć było już to prawdą w Starym Testamencie, to dalej jest to prawdą. Ja będę odpowiedzialny, jeżeli nie ostrzegę jakiegoś utracalnika przed tym jego błędnym poglądem. Dlatego nagrywam te filmy, aby nie mieć waszej krwi na rękach, utracalnicy. I nie chcę mieć krwi na rękach utracalników, ani nikogo innego, kto wyznaje fałszywe nauki. I tak jak czasu starcza, tak dużo fragmentów ze Słowa Bożego mam zamiar przedstawiać, jak Słowo Boże uczy, żeby nie mieć waszej krwi na rękach. Mateusza 18:22-35. Mateusza, 18 rozdział. Dwudziesty drugi.
Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu. Widać, że to jest jednoznacznie, po pierwsze, przypowieść, która przedstawia nam, że należy przebaczać i należy odpuszczać czyjeś winy, i równocześnie, że to jest inna dyspensacja, inny okres, który jest związany z okresem zakonu. Więc Ojciec mój niebieski, jeśli nie odpuści serca bratu swemu, tak uczyni. Natomiast jest tutaj również fragment popierający nieutracalność zbawienia, dlatego że każdy prawdziwy wierzący odpuszcza z serca bratu swemu, i to jest po prostu naturalna charakterystyka dziecka Bożego, że tak się w normalnym życiu chrześcijańskim dzieje, że jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym, narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, to ono niczego tu na ziemi nie traktuje jako własne, a tych win wobec siebie też nie traktuje osobiście, a jedynie rozumie, że ten człowiek, który przeciwko niemu zgrzeszył, to jest człowiek, który po prostu popadł w sidła diabelskie i nie ma do niego osobiście żadnego żalu, tylko wybacza z serca każdemu. I to jest fakt. Więc tutaj widać jednoznacznie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, i tego miejsca nie da się użyć do podważenia prawdy o o tym, że dziecko Boże jest bezpieczne na zawsze. Po prostu prawdziwą naturą dziecka Bożego jest to, że jest takie, jak Ojciec Niebieski doskonały jest i wybacza, bo miłuje swojego Ojca, ma miłość Bożą rozlaną przez Ducha Świętego w swoim sercu. I to jest rzecz oczywista, to jest rzecz normalna. Mateusza 25:30. To jest z kolei miejsce, które: a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I ten fragment dotyczy izraelskiego sługi. Jest tutaj jednoznacznie pokazane, że jest to w przypowieści o talentach, i ten człowiek traci jednoznacznie uznanie Boże i jest wrzucony do piekła, ale on jest sługą, który nigdy się nie nawrócił. I on nie jest człowiekiem zbawionym. Jeżeli się przeczyta cały 25 rozdział od 14 wersetu do właśnie tego 30, to jednoznacznie widać,
że to jest człowiek, który w naturalny sposób postępował i w naturalny sposób służył Bogu tymi rzeczami, które ma od Boga i okazał się niewierny. I dlatego, że się nie nawrócił osobiście, trafi do piekła. Bo jeżeli ktoś, mając od Boga oczy, umysł, rozum i inne talenty, nie wykorzystuje ich na szukanie Boga, tylko na inne rzeczy niż szukanie Boga, no to ten człowiek nie znajdzie wiary, zaprzepaści te talenty, przeznaczy te talenty na to, żeby grzeszyć, a nie na to, aby podobać się Bogu, aby uznać Boga za swojego Zbawiciela, aby uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Więc ten człowiek nie uwierzył i poszedł do piekła. No tak uczy właśnie cała Biblia. Jeśli się nie nawrócisz, nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to pójdziesz do piekła. Bo już jesteś potępiony. Jeśli nie wierzysz, już jesteś potępiony. Uwierz, a będziesz zbawiony. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Kolejne miejsca, inne fragmenty dotyczą fałszywych i nieodrodzonych zwodniczych nauczycieli czasów ostatecznych, jakie teraz mamy. I też te fragmenty nie mają nic wspólnego z prawdziwie odrodzonymi wierzącymi. I takimi miejscami jest na przykład 1 Tymoteusza, 4 rozdział. 4 rozdział, 1 werset. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Tutaj chodzi jednoznacznie o depozyt wiary, czyli tak jak Juda mówi w 3 wersecie, ten 3 werset mówi następująco. 3 werset listu Judy. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara to jest pewien depozyt wiary, nie jedynie czasownik uwierz Pana Jezusa i rzeczownik od tego, że się uwierzyło w Pana Jezusa, ale też jest wiara jako depozyt po prostu tego, co jest prawdą. I tutaj jest powiedziane właśnie, że abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Widać wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie. I właśnie można by upraszczając powiedzieć, że to jest wiara, czyli Biblia jest wiarą raz na zawsze przekazaną świętym. Czyli ci ludzie z Tymoteusza, 1 werset 4 rozdziału, odstąpili od Biblii, odstąpili od wiary, od prawdy raz na zawsze przekazanej świętym. I to takie ma znaczenie ten fragment. I kolejne miejsca to jest 2 Piotra 2 i Judy od 17 do 19 wersetu. Judy od 17 do 19 wersetu. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości, to są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Generalnie to są między innymi nasi utracalnicy, nasi znajomi, którzy uważają, że zbawienie można utracić, i to są ci, którzy uważają, że Jezus umarł niepotrzebnie,
i że Jezus Chrystus nie jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, i On, właśnie Pan Jezus Chrystus, jest jedną z tych trzech osób i On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I dlatego tutaj widzimy, że ci ludzie nie mają Ducha Świętego, ci wywołujący rozłamy. Po tym poznać, jeżeli ktoś sieje zgorszenie przeciwko nauczaniu Pisma Świętego, które mówi, że kto uwierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, to jest osoba bez Ducha Świętego, wywołująca rozłamy. To jest człowiek, który według Judy jest w ogóle nienarodzony na nowo, całkowicie tylko w nienarodzonym umyśle według tej interpretacji Judy może się narodzić tego typu pomysł. I drugi Piotra, drugi rozdział, drugi Piotra, drugi rozdział. Drugi Piotra, drugi rozdział jest w całości przytaczany i on tutaj omawia fałszywych nauczycieli. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I to w ogóle nie dotyczy osób narodzonych na nowo, tylko dotyczy osób, które nigdy się nie nawróciły, a jedynie się wkradły do chrześcijaństwa. I nawet tutaj jest jednoznacznie pokazane o tych ludziach, że oni generalnie z jakichś powodów weszli na drogę chrześcijańską, nie nawróciwszy się, tak jak Judasz i tak jak Piotr, tak jak Judasz, a nie tak jak Piotr, czyli Judasz był niewierzący, a Piotr był wierzący, zresztą autor tego drugiego listu Piotra, i Judasz nigdy nie był wierzący, ale chodził z jedenastoma, sam był dwunasty, zaliczany do 12 apostołów i nigdy się nie nawrócił Judasz. I tenże Judasz zszedł na złą drogę bardzo szybko. Chodził z Panem przez trzy, czasami można powiedzieć 3,5 roku i on był generalnie cały czas pod wpływem właściwego nauczania, ale był złodziejem. Sprzeniewierzał to, co wsadzano do sakiewki. Było widać, że jego serce jest gdzie indziej. Jego serce było całkowicie gdzie indziej niż to, czego nauczał Pan Jezus Chrystus. Bo Pan Jezus nie nauczał, żeby kraść z sakiewki, prawda? A Judasz to robił. I robił to stale, bo tak Pismo Święte o tym mówi. Więc widać jednoznacznie, że Judasz właśnie nie był nigdy nawrócony. Judasz nie przypadkiem wydał Pana Jezusa i jest nazywany diabłem. Inne miejsca. Kilka fragmentów Pisma z tych przytaczanych przez szyderców kładzie nacisk na fakt, że wyznanie chrześcijanina jest usprawiedliwione owocami wydawanymi przez uczynki chrześcijanina. Czyli zbawienie, które jest z Boga, w normalnych warunkach da przekonywujący dowód, wydając owoce dla Boga. Nie dla ludzi owoce, dla Boga. I takich miejsc jest kilka. Pierwszy Jana, na przykład pierwszy Jana, trzeci rozdział, 10 werset. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albo kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana 8,31. Ewangelia Jana 8,31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie.
I tutaj jednoznacznie widać, że te słowa są kierowane do Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ale to byli Żydzi, którzy nie mieli zbawczej wiary, tylko byli to ludzie, którzy, jak widzimy pod koniec tego rozdziału 8:59, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. I wcześniej powiedział Pan Jezus do nich: Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Czyli Pan Jezus im jednoznacznie wykazał, że nie są synami narodzonymi na nowo ludźmi, tylko byli niewolnikami grzechu. I jeśli więc syn was wyswobodzi, czas przyszły, wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale oni nie chcieli, byli niewierzący w sensie zbawczym, tylko wierzyli w Jezusa, że to jest On. Zostali oświeceni i ten fakt, że zostali oświeceni, nie wystarczy, żeby być zbawionym. Bo jest wyraźnie w Hebrajczyków napisane, że nie da się tych, którzy zostali oświeceni, a odrzucili Jezusa, aby ich odnowić i ponownie przyprowadzić do punktu, gdzie mogliby być wezwani do pokuty. I kolejne miejsce to jest 2 Piotra 1:10. 2 Piotra 1:10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I tutaj jest wyraźna obietnica. To też jest przez szyderców właśnie często stosowane, że obietnice, które są dane, żeby nas pocieszyć, tak? No to są wykorzystywane po to, żeby odwrócić to góry nogami i przestraszyć. Na przykład taka obietnica, że nie wymarzę imienia z Księgi Życia, jest używana przez szyderców po to, żeby powiedzieć: a widzisz, nie wymarzę, a więc jak nie wymarzę, to znaczy, że wymarzę. No to chwileczkę, jeśli mówi nie wymarzę, to znaczy nie wymarzę, za przeproszeniem. I tutaj jest tak samo, że nigdy się nie potkniecie. Natomiast jest wyraźnie powiedziane, że sprawiedliwy 7 razy się potknie i się podniesie. I to 7 to jest liczba pełni. To znaczy, że wielokrotnie się zdarza chrześcijaninowi upaść, ale też się podnosi. Jeżeli się nie podniesie, to wtedy może zajść taka sytuacja, że jako zbawiony będzie odwołany z tej ziemi, tak jak Ananiasz i Safira. I tak jak ci z 1 listu do Koryntian, którzy w niewłaściwy sposób korzystali z wieczerzy pańskiej, a to powodowało, że wielu z nich chorowało, a niektórzy nawet umarli z tego powodu przedwcześnie, bo Bóg skrócił ich służbę na ziemi. Więc generalnie to Bóg skraca życie osoby niepokutującej. Kolejne miejsce, Jakuba 2:14. Jakuba, 2 rozdział. Od 14 do 26. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? No tutaj wyraźnie widać. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma 1 miliard dolarów? Czy może przeznaczyć ten 1 miliard dolarów na druk literatury chrześcijańskiej, jeżeli tylko mówi, że je ma? Czy
powinien jednak mieć. A tutaj jest powiedziane o kimś, kto mówi, że ma wiarę. Czy taka mówiona wiara może go zbawić? Tym się zajmuje Jakub. I ten Jakub właśnie tutaj omawia taką sytuację, przedstawiając dwóch bohaterów wiary. Rahab, nierządnicę, i Abrahama, który był gotów złożyć na ofiarę swojego syna Izaaka. Więc nie ma tutaj do czynienia z czymkolwiek innym, jak właśnie z tym, że jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Nie mówi tutaj o niczym innym, jak właśnie o tym, że jeżeli ktoś nie uwierzył, to nie jest zbawiony. Dokładnie to jest nauczanie Jakuba, że zbawienie jest nieutracalne, jeżeli już ktoś jest zbawiony. Natomiast ten przypadek, który tutaj jest omawiany, dotyczy osoby, która nie jest zbawiona, a tylko bawi się w mówienie, że ma wiarę. To jest bardzo niebezpieczna zabawa, ale dosyć praktykowana często przez różnego rodzaju szyderców w dzisiejszych czasach. Żyjemy w kraju, gdzie ponad 90% mówi, że ma wiarę. Serio 90% lub więcej procent Polaków ma wiarę, czy tylko mówi, że ma wiarę? Czy taka mówiona wiara może ich zbawić? Nie sądzę. Większość bezbożnych ludzi, których znam, mówi, że ma wiarę. Ale równocześnie o swoim grzechu mówią otwarcie jak Sodomczycy. Żyją w otwartym bałwochwalstwie albo otwartej Sodomii, albo w otwartym jakimkolwiek innym wszeteczeństwie. Nie ma to nic wspólnego z wiarą. To jest mówiona wiara. Jakub o tym mówi. Natomiast kto jest naprawdę zbawiony, to tak jak mówi Rzymian, 10 rozdział. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w tym miejscu się werset nie kończy, że wyznasz, bo to przecież jest bez sensu, jeśli tylko wyznasz, że Jezus jest Panem. Tam jest i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Czyli wiara w sercu, którą widzi Bóg, ale nie widzą ludzie. Wyznanie, że Jezus jest Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, Jahwech, jest Panem. No fajne, dobrze, należy wyznawać, że Jezus jest Panem. Ale samo wyznanie nic nie pomoże. Bo jest wyraźnie powiedziane i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych. Jest to kluczowa rzecz. Trzeba wierzyć w Jezusa, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że Jezus Chrystus został wzbudzony przez Boga z martwych. Trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy jest się zbawionym. Natychmiast po uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj jednoznacznie kolejne miejsce to jest miejsce związane właśnie z tą prawdą o zmartwychwstaniu. 1 Koryntian 15. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Pierwsze dwa wersety są używane przez szyderców. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I ten fragment, chyba że nadaremnie uwierzyliście, jest używany przez tych szyderców. Że ktoś może nadaremnie uwierzyć. No widzieliśmy sami właśnie w Jana, że ci ludzie nadaremnie uwierzyli w Jezusa, bo oni wierzyli w fałszywe
fałszywego Jezusa. Oni sobie wyobrażali tego Jezusa inaczej, mimo że stał przed nimi fizycznie. Czyli można by powiedzieć, że no nie da się już uwierzyć fałszywie w takich warunkach. A jednak Pan Jezus Chrystus im pokazał, że są niewolnikami grzechu. Oni w Niego uwierzyli, ale mieli dla Niego zupełnie inne zastosowanie. Jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa jako w genialnego mechanika samochodowego, który naprawi twoje auto, to cię nie zbawi. Pójdziesz do piekła, mając tylko takiego Jezusa. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa jako tego, który wyciąga z alkoholizmu, ale nie uwierzysz w Niego jako tego, którego Bóg zbudził z martwych, tego, który umarł na krzyżu za twoje grzechy, no to taka wiara w Jezusa abstynenta, albo inaczej w Jezusa czyniącego abstynentami, nie pomoże w sensie wiecznego zbawienia. Oczywiście Pan Jezus ma moc wyciągnąć również z alkoholizmu i często to robi. Natomiast to samo wyciągnięcie z alkoholizmu dotyczy tylko ciała. Ciało było uzależnione od alkoholu, a zbawienie dotyczy wieczności. I chodzi o to, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty, mając na siebie włożone wszystkie twoje grzechy. I zgładził te wszystkie grzechy, stając się grzechem za ciebie. I to jest podstawa. Czy wierzysz w Jezusa, który jest Zbawicielem, a nie w Jezusa, który jest kimś innym? Tak jak ci Żydzi uwierzyli w Jezusa jako kogoś, kto wyzwoli ich z cesarstwa rzymskiego. Cóż za pomyłka. To innego Jezusa wyznawali i uwierzyli w innego Jezusa. Dziś też wielu wierzy w innego Jezusa. I bardzo często w tego innego Jezusa wierzą właśnie utracalnicy, myśląc, że Jezus kłamał, gdy powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Że tylko ich ksiądz, pastor, pop, który mówi, kto wierzy w Jezusa, nie ma życia wiecznego, jest prawdomówny, a Jezus, który powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, jest kłamcą według tych ich nauk. Ten ich Jezus jest inny od biblijnego, bo biblijny Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A więc, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne, o ile nie uwierzył w Niego nadaremnie. Tu jest wyraźnie powiedziane, że jest wyraźnie tak, jak w 15 rozdziale opisane. Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, trzeci werset. Został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. I to jest bardzo ważne. Bez tego nie ma w ogóle zbawienia. Przeczytajcie 15 rozdział 1 listu do Koryntian, czy wasza wiara nie jest daremna. Bo jeżeli jest daremna, to idziecie do piekła. I wierzycie wtedy w zupełną jakąś fałszywą koncepcję, a nie w Jezusa. I to jest kluczowe, żeby pamiętać, że Jezus umarł za grzechy nasze, według Pism. I kolejne miejsce używane przez szyderców to jest Hebrajczyków, trzeci rozdział. Hebrajczyków, trzeci rozdział, 6 i 14 werset. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. I 14. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Więc jednoznacznie chodzi tutaj o to, żeby właśnie uwierzyć w Pana Jezusa w kontraście do tego, co proponował judaizm mojżeszowy i potem rozcieńczony przez nauki ludzkie. O tym mówi trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Jednoznacznie wskazuje,
wyższość Chrystusa nad kimkolwiek innym. I tylko wiara w Chrystusa, to co przed chwilą powiedziałem, prawdziwego, a nie wymyślonego przez judaizm, tylko w prawdziwego Jezusa, a nie wymyślonego przez jakieś niebezpieczne grupy religijne. Czyli jeżeli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa jako tego, który złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, na Niego zostały złożone Twoje wszystkie grzechy i On zmarł na krzyżu, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia i został w niebo wzięty, siedzi teraz po prawicy Bożej, to wtedy to ma sens, taka wiara. Wtedy nie nadaremnie uwierzyłeś. Wtedy zbawienie jest nieutracalne. Ale jeżeli uwierzyłeś sobie w kogoś, kogo nazywasz Jezusem, ale on na przykład nie zgadza się z tym opisem biblijnym w jakimkolwiek punkcie, to nadaremnie uwierzyłeś. Wtedy wyznajesz fałszywego Jezusa. Jest to całkowicie daremna wiara, niepotrzebna. Szkoda czasu na taką wiarę. Taka wiara nie prowadzi do zbawienia. Jeśli uważasz, że Jezus nie jest jedynym prawdziwym Bogiem, który przyjął postać człowieka i stał się podobny ludziom we wszystkim z wyjątkiem grzechu, że jest jedynym prawdziwym Bogiem, który stał się prawdziwym człowiekiem i tak jak mówi Pismo, przyjął postać człowieka, stał się człowiekiem i w podobieństwie grzesznego ciała, będąc prawdziwym, rzeczywistym człowiekiem, umarł na krzyżu Golgoty i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia i został w niebo wzięty, wstąpił do nieba, usiadł po prawicy tronu Bożego, usiadł po prawicy w niebiesie i wykonał, całkowicie wykonał spłacenie wszystkich grzechów, wszystkich ludzi. No to jeżeli wierzysz w innego Jezusa niż Pismo opisuje, no to daremnie uwierzyłeś. Kolejny punkt dotyczy miejsc takich, które opisują stan tak zwanej moralnej reformacji, czyli ponownego uformowania, ale nie obrazują w ogóle zbawienia. Takim miejscem jest na przykład Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Łukasza. 11 rozdział, 24 werset. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym, wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. To miejsce ma co najmniej dwa znaczenia. Po pierwsze, pokazuje tutaj w kontekście stan Izraela. Izrael w czasie służby Pana Jezusa Chrystusa doświadczył tego, że duchy nieczyste z niego wyszły. Tym człowiekiem z tego obrazu jest właśnie Izrael, albo inaczej Izrael jest reprezentowany przez tego człowieka, z którego wyszedł ten duch nieczysty. Ale ponieważ Izrael nie przyjął Pana Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela, to to oczyszczenie jest chwilowe, gdy później po tym oczyszczeniu nastąpi ponowne zasiedlenie przez demony, to ta moc zademonienia Izraela jest siedemkroć większa albo osiemkroć większa niż poprzednio. I to jest pierwsze znaczenie, które wynika z kontekstu 11 rozdziału Łukasza. Można to też dosłownie jeden na jeden przenieść, że chodzi o człowieka, więc widać wyraźnie, że są ludzie, którzy doświadczyli uwolnienia Bożego,
ale się nie nawrócili. Skorzystali z tego, że został z nich na przykład wypędzony demon, przez to, że usłyszeli Słowo Boże, ale nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. A to oznacza, że woleli wybrać drogę zagłady. Nie dotyczy to osób, które zostały zbawione. I w żaden sposób nie podnosi to tematu utracalności lub nieutracalności zbawienia. Jest w pełni spójne i zgodne z tym, że zbawienie jest nieutracalne. Bo ten człowiek, gdyby uwierzył, gdyby się nawrócił, to już te demony by do niego się nie wprowadziły, dlatego że byłby zamieszkany przez Ducha Świętego, a Duch Święty już wtedy całkowicie wypełnia nowego, narodzonego na nowo człowieka. Natomiast przez to, że się ten człowiek nie nawrócił, no to było miejscem dla tych demonów. Człowiek wierzący nigdy nie może być opętany przez złe duchy. Jest to niemożliwe. Inne fragmenty używane przez szyderców z kolei zawierają ostrzeżenie, które w niczym nie sugeruje zagrożenia wierzącego znajdującego się w stanie łaski, to znaczy w żaden sposób nie są w stanie zagrozić nieutracalnemu zbawieniu, bo zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. I takim miejscem używanym przez szyderców jest Hebrajczyków 10 rozdział 26 werset. Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 26 do 29 wersetu. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Widzimy jednoznacznie, że chodzi o osobę, która się nigdy nie nawróciła, odrzuciła Syna Bożego, podeptała, zbezcześciła, można powiedzieć wręcz, że zbluźniła w ten sposób, że nie przyjęła Ewangelii. Usłyszała, że należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym, zbawionym nieutracalnie, ale albo zaczęła podważać to, że zbawienie jest nieutracalne, albo wręcz całkowicie odrzuciła Ewangelię. To jest właśnie o takich osobach. I otrzymawszy poznanie prawdy, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, że zbawienie jest nieutracalne, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Taka osoba odrzuca to i wtedy jest tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia dla takiej osoby, który będzie trawił na wieki wieków przeciwników. I do porównania jest tutaj odniesienie do tego, że nawet wcześniej, kiedy był tylko zakon Mojżesza, czyli dużo łagodniejsza sprawa, bo zakon Mojżesza jest cieniem rzeczy przyszłych, to już wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z cieniem rzeczy przyszłych, to już ponosiło się śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary jest godzien ten, kto odrzucił tak prostą Ewangelię. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Więc
Jest to nieutracalne, wieczne zbawienie na podstawie tylko i wyłącznie Twojej wiary w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, że uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych. Zbawiony wtedy będziesz. To jest wystarczające dla zbawienia. Jeśli to odrzucasz, no to wtedy straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który na wieki będzie trawił przeciwników. O tym mówi ten fragment. Nie mówi nic o tym, że zbawienie można stracić, tylko mówi o tym, że zbawienia można nie uzyskać, jak się odrzuca dobrą wieść o Panu Jezusie Chrystusie. I Żydzi zostają, bo to jest w pierwszym rzędzie list do Żydów, list do Hebrajczyków, ale szerzej też się odnosi do dzisiejszych czasów. Żydzi zostają tu ostrzeżeni, że odkąd ich ofiary ustały, a ustały na podstawie tego, że już przestały być istotne, muszą trwać w Chrystusie albo zginąć. Przy tym niewierzący Żydzi są ostrzeżeni, że nie zostaną przyjęci w nadchodzącym królestwie. I kolejne miejsca używane przez szyderców, to jest na przykład Mateusza 25 rozdział. Mateusza 25 rozdział od 1 do 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. A przecież ten fragment jednoznacznie mówi o nieutracalności zbawienia przez te panny, które były zbawione. Zbawione były te, które oprócz wyznania miały w sobie Ducha Świętego, czyli miały zapas oliwy. Bo lampa mówi o zewnętrznym wyznaniu, czyli tym, co można by powiedzieć, że ktoś ustami wyznaje Jezusa Panem. To nie wystarczy, żeby być zbawionym. Aby być zbawionym, trzeba uwierzyć w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych. I tutaj wtedy zamieszkuje Duch Święty taką osobę, co jest obrazowane przez olej, oliwę, którą miały mądre panny, a głupie panny nie miały tej oliwy w sobie, nie miały z sobą zapasu oliwy, bo były niewierzące. Miały tylko zewnętrzne wyznanie, tylko na zewnątrz podawały się za chrześcijanki, mówiąc językiem Jakuba, mówiły, że mają wiarę. Czy taka mówiona wiara mogła ich zbawić? Zewnętrzne, puste świadectwo. I gdy wierzący chrześcijanin śpi, niczym nie różni się z zewnątrz od niewierzącego wyznawcy, który też śpi. Jedni i drudzy śpią. To wtedy ten, kto śpi, niczym się nie różni od martwego. Tego uczy nas ta przypowieść. Nie uczy nas o utracalności zbawienia, bo tu w ogóle nie ma nic o utracalności zbawienia. Tu jest o tym, że jeżeli ktoś nie będzie miał Ducha Świętego, nie będzie miał oliwy, nie nawróci się do Boga, to zostanie odrzucony. No tak zawsze jest uczone przez
każdego, kto wierzy biblijnie, czyli wierzy tak, jak mówi Słowo Boże, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. I tego uczy ten fragment. A to, że szydercy używają tego fragmentu, to tylko próbują zrobić wrażenie masy krytycznej, tak, żeby było dużo hałasu i dużo zamieszania. I wtedy, jak zacytują dużo numerków, których sami nie rozumieją i które tak naprawdę są wbrew ich twierdzeniom, to mają wrażenie, że tutaj coś udowodnili. Nic nie udowodnili poza tym, że potwierdzają kolejnymi fragmentami, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, a więc jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kolejne miejsce używane przez takich szyderców to jest Rzymian 11:21. Rzymian, 11 rozdział, 21 werset. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. I tutaj jednoznacznie widzimy, że ten fragment zawiera zbiorowe ostrzeżenie dla nieżydów, dla pogan, które nie odnosi się do konkretnego, indywidualnego wierzącego. I to jest związane z ogólnym świadectwem i faktycznie, jak się dopełnią czasy pogan, na scenę wrócą Żydzi, czyli naturalne gałęzie. A te na chwilę, na dziko wszczepione świadectwo chrześcijańskie przestanie być istotne. I to jest generalnie dalej zasada, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Każdy z tych pogan należących do Kościoła został zbawiony raz na zawsze. A to, że jako Kościół, jako instytucja jesteśmy w ruinie i zawiedliśmy, powoduje odrzucenie świadectwa. Widzimy to między innymi w tym, że Laodycea jest wypluta z ust Bożych i widzimy też wielką wszetecznicę, czyli Kościół chrześcijański, który z zewnątrz jest tylko wyznawcą Chrystusa, ale wewnątrz jest niewierzący. To są właśnie między innymi ludzie pokroju tych pięciu panien, które miały zewnętrzne wyznanie, ale nie miały oleju, tak zwanych głupich panien, tak nazwał je Pan Jezus, głupie panny. W innych fragmentach używanych przez szyderców zbawiony i bezpieczny wierzący jest ostrzeżony, że może utracić swoją nagrodę. Nagroda to jest właśnie kolejne potwierdzenie tego, że zbawienie jest niestracalne, nieutracalne. Dlatego jest nagroda. I to jest dowód, że zbawienie jest całkowicie z łaski. To jest potężny dowód, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków wierzącego. Ja uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa. I moje uczynki w ogóle nie mają żadnego znaczenia, gdyż Bóg w pełni zadowolony jest doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty. Na Niego zostały włożone wszystkie moje grzechy. Zostały zgładzone wszystkie moje nieprawości. Jak wschód od zachodu zostały oddalone i tak jakby wrzucone w głębie oceanu. I co? I w tym momencie co się dzieje z tym, co ja dobrego, załóżmy, zrobię? Być może nie zrobię nigdy nic dobrego. I wtedy nie dostanę nagrody. Zostaję przyjęty do nieba, bo Pan Jezus Chrystus zgładził wszystkie moje grzechy i zapewnił mi miejsce w niebie. Ale jestem bez nagrody. Natomiast jeżeli cokolwiek uda mi się przez pozostałą część życia zrobić dla Boga, takiego, co On uważa, że zrobiłem dla Niego, to wtedy za to czeka mnie nagroda. Szok. Nagroda? No prawda, że to jest niesamowite? Nagroda. I właśnie ta nagroda dowodzi tego,
że zbawienie jest niestracalne. Bo Bóg nie tylko przyjmie takiego gagatka jak ja w niebie, ale jeszcze go wynagrodzi, jeżeli cokolwiek zrobił in plus. Więc moje dobre uczynki są jak splugawiona szmata. Natomiast owoce, które przynoszę dla Boga, są podstawą naliczenia, przygotowania, nagrody. Oczywiście ta nagroda w postaci korony będzie potem przeze mnie u stóp Pana Jezusa złożona. Więc ktoś wyrachowany powie, no to co za interes w tym jest, prawda? Trudzimy się, gdyż położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. I tak właśnie jest, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. A skoro chce tego, to jest to łaska Boża, że ja jestem całkowicie uratowany i zbawiony, a nagroda jest dodatkowo. I co najwyżej, jeśli już całkowicie przegnę, to nie będę miał nagrody. Albo częściowo ta nagroda będzie zgromadzona i gromadzenie tej nagrody zostanie przerwane. Właśnie tak możemy zobaczyć Ananiasza i Safirę, którzy zmarli. Bóg chciał przerwać ich świadectwo. Dlaczego? Dlatego, że okłamali Ducha Świętego. Ale dlaczego przerwał ich świadectwo? No więc nie znamy pewnej odpowiedzi, natomiast z ogólnych zasad z pierwszego listu do Koryntian możemy podejrzewać, że chodziło o to, że oni byli w stanie, w którym dalszy ciąg życia uszczuplałby ich nagrodę. Być może nie mieli w ogóle nagrody odłożonej, ale jest to dla mnie wątpliwe, bo tam jest napisane dużo ciepłych słów na temat pierwszych chrześcijan, więc oni mogli już mieć nagromadzone nagrody w niebie i przez ten głupi pomysł, żeby okłamać Ducha Świętego, by po prostu zniszczyli to, co nagromadzili już sobie w niebie. A że taka rzecz jest niemożliwa, no to zostało to ich świadectwo przerwane. Po prostu już po takim czymś jak okłamanie Ducha Świętego, dalsze przebywanie Ananiasza i Safiry na ziemi nie miało mocy świadectwa przybliżającego do Boga. I też jest kolejna rzecz. Oni byli oddani Bogu. I może, tak jak jest w Galacjan 6 rozdział, zostali zaskoczeni, przyłapani na jakimś upadku. To był ich upadek. I ja bym się wcale nie zdziwił, bo jest nawet takie polskie powiedzenie, że chciał się zapaść pod ziemię. Że oni po prostu, że im serce pękło, jak sobie uświadomili, że okłamali Boga. Mogli to robić lekkomyślnie, ale jak sobie uświadomili, to to ich zabiło. Dowiemy się w niebie prawdopodobnie, jak było dokładnie. Natomiast byli to święci, sprawiedliwi chrześcijanie, którzy po prostu przez grzech okłamania Ducha Świętego zostali odwołani z ziemi. Dlatego, żeby nie psuć świadectwa. I teraz, jeżeli popatrzymy na takie miejsca, które mówią o tym, to jest 1 Koryntian 3:15. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział, 15 werset. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Jednoznacznie tu widzimy, że człowiek nie traci zbawienia,
nawet jeżeli buduje z płonących materiałów. I jedynie jest tutaj powiedziane, że szkodę, stratę poniesie w tej nagrodzie. Kolejne miejsce to jest Kolosan, pierwszy rozdział, 21 werset. Kolosan, pierwszy rozdział. Dwudziesty pierwszy werset. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I z tego słowa, jeśli tylko próbuje się wyciągać jakieś straszące ludzi konsekwencje, natomiast tutaj widać, że to jeśli tylko wytrwacie w wierze, jest to odnoszące się do czego? Że świętych, niepokalanych i nienagannych, czyli ewidentnie odnosi się to do nagrody. I tutaj nie odnosi się to do zbawienia. I szydercy bardzo niewłaściwie robią, odnosząc ten fragment do tematu zbawienia, skoro on się w ogóle do tematu zbawienia nie odnosi, a jedynie do nagród. W ten sam sposób może zostać po prostu potraktowana nieszczera chrześcijańska służba jakiegoś człowieka, bo przecież może być tak, że zewnętrznie ktoś jest oceniany bardzo dobrze, ale się zagubił i podobnie jak Ananiasz i Safira, chcieli część pieniędzy zostawić dla siebie, ale na zewnątrz chcieli pokazać, jacy to oni są chętni i pomocni i całą kwotę pieniędzy przeznaczyli na Zgromadzenie Boże. Tak samo może być dzisiaj, że jakiś kaznodzieja, jakiś mówca, jakiś ewangelista chce zabłysnąć, chce być dobrze widziany i to jest wtedy bezużyteczne dla Boga, tego typu podejście. Jeżeli nie mamy podejścia takiego, jakie Bogu jest miłe, czyli że głosimy Ewangelię darmo, i nie oczekujemy poklasku, a nawet jesteśmy gotowi znosić przeciwności, to jest to właściwe nastawienie w oczach Bożych. Ale znowu może się wedrzeć duma. Ach, jaki to ja jestem prześladowany, chyba jestem świętszy niż inni. Znowu jest utrata nagrody. I ach, jak ja dobrze odpowiedziałem, jestem chyba mądrzejszy od tych wszystkich utracalników, tak inteligentnie im odpowiedziałem. Znowu utrata nagrody. My mamy Słowo Boże przedstawiać i takie, jakie ono jest. I mamy doprowadzać do tego, że Bóg zbawia ludzi przez głupie zwiastowanie. I to nie ma co się tutaj szukać siebie i wynosić. I teraz kolejne miejsce, to jest 1 Koryntian 9, rozdział 27, werset. 1 Koryntian 9, 27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. I znowu tutaj się chce przez tych szyderców użyć tego fragmentu do utracalności zbawienia, żeby wmówić dzieciom Bożym, że chodzi o odrzucenie. Ale przecież 25 werset mówi wyraźnie, że chodzi o wieniec chodzi, czyli chodzi o nagrodę w górze. Czwarty werset wręcz mocno mówi o nagrodzie. Zbawienie nie jest nagrodą,
Zbawienie jest łaską, niezależną od pracy. Jest z łaski, niezależnie od pracy. Nie jest nagrodą. Gdyby było zbawienie nagrodą, to już nie byłoby z łaski, tylko z uczynków. Pismo Święte wyraźnie uczy, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Natomiast tu jest mowa o nagrodzie. I odrzucenie to jest właśnie sytuacja taka, jak spotkała między innymi Ananiasza i Safirę. Gdy oni zgrzeszyli, kłamiąc Duchowi Świętemu. Apostoł Paweł też ma tutaj na myśli, że będąc zwiastunem dla innych, żeby sam nie był odrzucony. Oczywiście też możemy szerzej użyć tego fragmentu, bo widzimy w Mateusza 7, że tam będą tacy, którzy będą nazywać Pana Jezusa Panem, będą w Jego imieniu wypędzać demony, będą w Jego imieniu czynić cuda, będą w Jego imieniu, w imieniu Pana Jezusa, mówić, prorokować, czyli widzimy wyraźnie, że będą zwiastunami dla innych. A Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie. Przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Akurat w tamtym miejscu mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy. Nigdy. Przenigdy. Nigdy was nie znałem. To znaczy, oni nigdy nie byli mu znani. I to oznacza, że oni byli znani ludziom jako słudzy Chrystusowi, a Chrystus ich nigdy nie znał. Oni nigdy nie byli zbawieni. Oni nigdy nie mieli nic wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem. On ich nie znał. To jest podobna rzecz, jak wielokrotnie w Starym Testamencie widzimy, że ktoś odczytywał myśli i życzenia jakiegoś króla i działał w ten sposób, a potem się okazywało, że temu królowi nawet tak przez myśl nie przeszło. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Jest także możliwe wierzącemu wypaść spod łaski i to też jest używane przez szyderców. Jest to miejsce z Galacjan 5 rozdział 1-4. Ale to właśnie dotyczy odwrotnego przypadku, bo to dotyczy właśnie utracalników. Jeżeli ktoś uważa, że można utracić zbawienie, wypad z łaski. I to jest Galacjan 5 rozdział od 1-4. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić, czyli wszystkie 613 przykazań. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. I w pierwszym rzędzie tu chodzi o tych, którzy szukają usprawiedliwienia w zakonie. Szukają tego, żeby na przykład przestrzegać zakonu, aby się podobać Bogu. A więc jak chcą skorzystać z toalety, to biorą łopatkę, wychodzą poza miasto, wykopują dół, kucają, zasypują to, co z nich wyszło. Jak chcą skorzystać z toalety w dzień wolny, w sobotę, to mają ograniczenie do 1000 kroków. Jeśli mieszkają w centrum, nie dojdą, muszą trzymać do niedzieli to, co chcieli, żeby z nich wyszło, bo przekroczyli już drogę sabatnią. I takie cierpienia na siebie biorą, że pracują 6 dni w tygodniu, od niedzieli do piątku, 12 godzin dziennie, od 6 rano do 18. I odpoczywają
tylko pomiędzy 18 a 6 rano. I są to tacy właśnie ludzie szukający usprawiedliwienia w zakonie. I wszystkie te 613 przykazań przestrzegają co do milimetra. Znacie takich? Prawda, że nie znamy takich? Znamy tylko takich śmieszków, którzy chcą mieć 2 dni w tygodniu wolne, a więc nie przestrzegają sabatu, tylko mają sobotę wolną i niedzielę wolną, a od poniedziałku do piątku pracują maksimum 8 godzin. Koń by się uśmiał. To nie jest żadne przestrzeganie czegokolwiek z zakonu. I nie stawiają się przed Panem 3 razy do roku w świątyni. A przecież każdy mężczyzna ma pieszo wziąć pierwociny plonów swoich i z miejsca zamieszkania pójść i zanieść do świątyni w Jerozolimie. No jeżeli chcą przestrzegać zakonu, powinni to zrobić. Jeżeli tego nie robią, to nie przestrzegają pierwszego przykazania z dekalogu, które mówi, że będziesz czcił Boga, Jahwech, przed innymi bogami. Nie będziesz miał obcych bogów, czyli na przykład siebie samego przed Bogiem Jahwech. No więc widać jednoznacznie, no akurat adwentyści dnia siódmego, inni sabatarianie są utracalnikami, więc tutaj akurat Paweł trafnie ich demaskuje, bo to są komedianci, a nie żadni przestrzegacze zakonu. Oni w ogóle chcieliby, żeby inni przestrzegali tego zakonu, ale sami go palcem nawet nie dotkną, bo to jest całkowicie nie w ich stylu. To jest tylko po to, żeby sprzedawać książki autorstwa jakiejś dziewczyny, Heleny Białej. I wtedy wypaść z łaski, wypaść spod łaski, z Galacjan 5:1-4, no to nie dotyczy to utraty zbawienia, to dotyczy tylko i wyłącznie tego, że ktoś nie chce się nawrócić do Boga na podstawie tego, że uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, że On wziął wszystkie grzechy na siebie, umarł na krzyżu, zgładził wszystkie grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał i został w niebo wzięty i siedzi po prawicy Bożej. Nie chcą tego uznać, tylko szukają swojej własnej drogi usprawiedliwienia. Wtedy wypadają z łaski, wtedy nie ma w ogóle podejścia takiego, jakie Bóg ustanowił, tylko swoją własną drogę szukają i to oczywiście prowadzi ich do jeziora ognia i siarki. W ogóle nie korzystają ze zbawienia w takim momencie, bo sobie wymyślili obcą Ewangelię, która jest przeklęta między innymi w liście do Galacjan. Więc to wypadnięcie z łaski nie oznacza upadku w grzech i potępienia, ale jest to wypadnięcie z łaski, czyli nienależnej życzliwości Bożej pod zakon, pod prawo. I w tym momencie, jeżeli mamy tego typu miejsca używane przez szyderców, musimy mieć zawsze świadomość tego, że żadne miejsce z Biblii nie przeczy drugiemu miejscu z Biblii. Więc jeżeli Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, no to ten, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest tak, gdyż Pan Jezus tak powiedział. I jakiekolwiek doszukiwanie się czegokolwiek, gdziekolwiek w Biblii, co miałoby zaprzeczać słowom Pana Jezusa, jest po prostu kompletną pomyłką, bo Pan Jezus na pewno się nie pomylił. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. I teraz jeden z takich fragmentów, obiecałem wcześniej, że się nim postaram zająć, Mateusza 24:13. Zapraszam do oddzielnego odcinka. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. On jest już nagrany na kanale, więc proszę go sobie znaleźć. Natomiast teraz pokrótce odrębnie jeszcze go omówię, ale to omówienie jest gorszej jakości, moim zdaniem, niż w tym odrębnym odcinku, gdzie analizujemy wszystkie 3 miejsca, w których te słowa, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, występują. Więc zapraszam do tamtego odcinka. I
Ten, kto powołuje się na ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Najczęściej słyszę, że świadkowie Jehowy się na takie coś powołują, albo właśnie adwentyści dnia siódmego, albo inni zwodziciele od utracalników. I to generalnie jest dowód na to, że mamy do czynienia z oszustem religijnym, jeżeli ktoś na ten fragment powołuje się, żeby mówić o tym, że zbawienie jest nieutracalne. Dlatego, że ten fragment jest w konkretnym kontekście i on dotyczy wielkiego ucisku, tylko wielkiego ucisku. I więc jeżeli on dotyczy wielkiego ucisku, to nie można go używać w temacie utracalności lub nieutracalności zbawienia. Mało tego, same te słowa wskazują, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli, że tutaj zbawienie w przypadku tej osoby jest dopiero przyszłością. Nie jest powiedziane, kto wytrwa do końca, ten utrzyma zbawienie, albo kto ze zbawionych wytrwa do końca, nadal będzie utrzymywał zbawienie. Takie słowa tu nie są. Tu jest powiedziane, kto wytrwa do końca, ten będzie dopiero wtedy, jak wytrwa do końca, to dopiero wtedy będzie zbawiony. Natomiast może uwierzyć Pana Jezusa Chrystusa i też wtedy natychmiast zostanie zbawiony. I tutaj, choć jest to samo słowo, zbawiony, zbawiony, to w obu przypadkach dotyczy to czegoś innego. W Mateusza 24:13 dotyczy to zbawienia, uratowania przez osobiste przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. I to będzie na koniec wielkiego ucisku, siedmioletniego wielkiego ucisku. I wtedy przyjdzie Pan Jezus i uratuje tych, którzy są prześladowani przez Antychrysta. Którzy będą wtedy prześladowani przez Antychrysta. Za to, że między innymi nie przyjęli znamienia bestii i nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Już będą u kresu wytrzymałości, ale jeśli wytrwają do końca, to będą po prostu ocaleni przez to przyjście Pana Jezusa Chrystusa, zbawieni. Nie ma to nic wspólnego ze zbawieniem na podstawie uwierzenia w Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne, żeby to umieć zauważyć z kontekstu. Wystarczy przeczytać te fragmenty i trzymać się tego, co w nich jest. I teraz, jeżeli chciałbym użyć tego fragmentu niezgodnie z jego intencją do kwestii napomnienia kogoś, no to tutaj robię nadużycie. Nadużycie w dobrej sprawie. Nie powinno się tak robić, ale czasami się tak robi. I patrząc na ten werset z drugiej strony, bez sensu jest deklarować wiarę, przyłączać się do zboru, dać się ochrzcić, brać udział w łamaniu chleba, nauczać Słowa Bożego, wykonywać pracę misyjną, dawać pieniądze na służbę Bożą przez lata, a potem odejść od Boga, odwrócić się od tego wszystkiego, zaprzeć się Pana, odmówić Panu Jezusowi posłuszeństwa i pierwszeństwa w swoim życiu, a jednak nadal utrzymywać, że jest się zbawionym człowiekiem. No to się gryzie. Bo człowiek, który jest narodzony na nowo, jest między innymi wytrwały. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy zachowują wiarę. Tak mówi Słowo Boże. Wytrwałość jest między innymi jedną z konsekwencji zamieszkiwania w wierzącym Ducha Świętego, bo jednym z owoców Ducha Świętego, które wierzący przynosi Bogu, jest cierpliwość, czyli wytrwałość. Wytrwałość jest owocem Ducha Świętego, jednym ze składników owocu Ducha Świętego, bo owoc Ducha Świętego ma 9 składników według opisu ze Słowa Bożego.
I wytrwałość, czyli cierpliwość, jest jednym z tych podelementów owocu Ducha Świętego. I to wtedy, jeśli mamy do czynienia z autentycznym wierzącym, to on po prostu jest wytrwały. Coraz bardziej, coraz mocniej jest wytrwały, cierpliwy. Ma autentyczną wiarę, więc ma też autentyczną cierpliwość i wytrwałość. Właśnie cierpliwość, wytrwałość eksponuje różnicę pomiędzy kimś, kto jedynie przyjmuje chrześcijańskie zasady postępowania, jest taką umytą świnią, a kimś, kto narodził się na nowo i jest owcą. Świnia, jeżeli ją weźmiesz i umyjesz, to jest dalej świnia i ma swoją świńską naturę. Nawet kiedyś słyszałem takie opowiadanie, że był pewien samotny rolnik. I ten samotny rolnik był bogaty bardzo. Próbował znaleźć żonę, ale mu się nie udało i był kompletnie sam. Rolnik szuka żony, tyle że bezskutecznie. Po latach stracił nadzieję, że kiedykolwiek znajdzie żonę i on miał piękny dom. I postanowił, że jedno ze zwierząt po prostu, żeby już nie być sam w tym pomieszczeniu głównym, to jedno ze zwierząt weźmie i przyprowadzi do swojego salonu. I wybór padł na świnię, jako najbardziej inteligentną istotę z jego inwentarza. Umył tą świnię, wyszorował, ubrał elegancko i przyprowadził ją do salonu. Posadził na ławce. Już zwierzę strasznie cierpiało, ale było tam z nim przez chwilę. Miał komu czytać gazety dzisiejsze, miał komu opowiadać stare dzieje i ta świnia sprawiała wrażenie, że go słucha. Ale w pewnym momencie okazało się, że jak to czasami bywa, po prostu drzwi się same otworzyły od podmuchu wiatru. Świnia niewiele czekając od razu czmychnęła przez te drzwi, a że to było gospodarskie zabudowanie połączone od razu z częścią mieszkalną, tylko był taki korytarz łączący, to świnia chlup z powrotem do chlewika, do błota, do odchodów i się wytarzała. I tak właśnie się kończy, jeżeli ktoś udaje chrześcijanina. Czasami się słyszy o takim czymś, że ktoś się wypalił i to jest właśnie najlepszy przykład tego, że mieliśmy do czynienia z kimś, kto nigdy nie był nawrócony. Nawet kiedyś jeden stary, już starszy ode mnie dużo, brat w Chrystusie, powiedział, że on, bo on był misjonarzem w jednym egzotycznym kraju, potem jako misjonarz przyjechał do innego kraju, w tym innym kraju myśmy się spotkali. I on opowiedział mi, że jak ma takiego fiubździu, świeżo opierzonego chrześcijanina, młodziutkiego, który twierdzi, że się nawrócił, ale w jego życiu nie widać jeszcze rezultatów, że sobie lubi sięgnąć po piwko, zapalić papieroska, chodzi byle jak ubrany, niepunktualny i tak dalej, to on właśnie mówił, że zawsze takiego brał i angażował w ewangelizacyjną pracę. W ewangelizacyjną pracę ponad standard. To znaczy orał nim, mówiąc krótko, a więc wszystkie rozdawania traktatów to on musiał być w tym. Wszystkie spotkania ewangelizacyjne i chodzenie od drzwi do drzwi towarzyszył i powiedział tak, że jeśli to jest prawdziwy wierzący, to on tylko z tego odniesie korzyść. Nigdy nie będzie przemęczony, tylko będzie coraz więcej nabywał sprawności. A jeśli to jest fałszywy, nienawrócony człowiek, który z jakichś religijnych pobudek dostał się wśród wierzących, to on się wypali, zmęczy i będzie to najlepszy dowód tego,
że mamy do czynienia z umytą świnią i ta świnia zaraz czmychnie. I nie ma tutaj co płakać po kimś takim. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas i przez to okazało się, że nie byli z nas, bo odeszli od nas. I tak po prostu praktykował. I co ciekawe, w Polsce spotkałem tego człowieka, który był w jego zborze i był orany przez niego. I ten człowiek oglądał ten kanał. I co się okazało, że skarżył się straszliwie na to takie traktowanie, że wszędzie był brany, wszędzie był na ewangelizację brany i tak dalej. Ja tak tylko posłuchałem, pamiętałem, że było to mówione i tak z zaciekawieniem czekałem, co będzie dalej. Rozmawiałem oczywiście z tym człowiekiem, próbowałem go przyprowadzić z powrotem na to, żeby po prostu czytał Słowo Boże, bo ten człowiek całkowicie porzucił Słowo Boże. I co się okazało, że przez rok się maskował, jego to strasznie zdenerwowało, że ja na jednym nagraniu powiedziałem, że dziecko Boże nie ma żadnej świadomości grzechów jako bariery między sobą a Bogiem. Bo tak mówili do Hebrajczyków, że jeśli po prostu mamy do czynienia z prawdziwym wierzącym, to ten wierzący nie ma żadnej świadomości grzechów, bo wszystkie zostały zgładzone przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. A on cały czas miał tą świadomość grzechów. To też mnie zastanowiło, no jak? To w końcu wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Czy traktujesz go tak jak woła, który tylko na chwilę zgładził część twoich grzechów, a za chwilę musisz znaleźć drugiego Chrystusa do ukrzyżowania, bo ten pierwszy umarł niepotrzebnie? No więc dziecko Boże nie ma żadnej świadomości grzechów. Po tym właśnie poznać, że naprawdę uwierzyło. I takie dziecko Boże, które nie ma żadnej świadomości grzechów, nie męczy się. Jego młodość jak u orła jest odnawiana przez Pana. Oczywiście starszy chrześcijanin będzie robił pewne rzeczy wolniej. Będzie czasami odmówi mu kręgosłup posłuszeństwa, nogi posłuszeństwa. To się zdarza. Natomiast co do zasady, nie będzie tak, żeby mu coraz mniej się chciało robić dla Pana Jezusa, tylko wręcz odwrotnie, będzie chciał coraz więcej dla Pana Jezusa robił. Na różnych polach. Tam, gdzie wszędzie znajdzie ujście. Natomiast uzurpator, taka umyta świnia, będzie chciała z powrotem uwolniona być od tych ciężarów ewangelizacji, jak to będzie nazywać, bo to będzie dla niej ciężkie, mozolne, okropnie trudne. No i co? I rok później się okazało, że ten bohater negatywny tego opowiadania, no tak jak jeszcze rok temu się maskował, że niby uważa, że zbawienia stracić nie można, to w tym roku zażądał ode mnie, żebym go wykreślił z książki telefonicznej, jako że on uważa, że zbawienie można stracić. No więc potwierdził tą regułę. Dlatego, że niestety jest to smutne. I właśnie cierpliwość jest jedną z cech aktywności Ducha Świętego. Cierpliwość, wytrwałość eksponuje różnicę pomiędzy kimś, kto jedynie przyjmuje zewnętrznie chrześcijańskie zasady, jest umytą świnią, a kimś, kto narodził się na nowo jako owca Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo jasno widać to na przykładzie Piotra, apostoła, tego, co chodził po wodzie, i Judasza, który chodził po to, żeby sprzedać Jezusa. Piotr upadł i bardzo zgrzeszył. Można powiedzieć, że 3 razy częściej niż Judasz, bo Judasz tylko raz zdradził Pana Jezusa, a Piotr aż 3 razy zdradził, wypierając się Pana Jezusa, prawda?
No więc gorszy po ludzku był Piotr, a Judasz był po ludzku 3 razy lepszy. Ale Piotr, choć upadł i bardzo zgrzeszył, mimo to wytrwał do końca. Cierpliwie do końca był przy Panu Jezusie. Jezus powiedział: modliłem się, aby wiara wasza nie zachwiała się. I chociaż świadectwo życia Piotra przez krótki okres czasu było tragiczne, później też były zakręty, bo jest powiedziane, że obłudnie zachował się, przystępując do Żydów, a separując się od braci pogan. I kilka razy takie zakręty w Piotra życiu mogły jeszcze być. Nie mamy wszystkiego zapisanego. I chociaż świadectwo życia Piotra przez krótki okres czasu było kiepskie, tragiczne można nawet powiedzieć, jego wiara pozostała i został przywrócony do pionu, można by tak podniesiony, przez Jezusa. A potem trwał przy Panu Jezusie, aż jego ziemskie życie skończyło się. Prawdopodobnie, jeśli wierzyć historii powszechnej, to stał się męczennikiem, który został ukrzyżowany i to nie byle jak, ale nogami do góry, głową do dołu. Jeżeli oczywiście ten przekaz historyczny, jakim dysponujemy, jest autentyczny. Nie twierdzę, że nie jest, nie twierdzę, że jest. Po prostu nie jest to zapisane w Słowie Bożym. I jeżeli weźmiemy teraz to, że Pan Jezus podniósł Piotra, to właśnie dlatego, że w Piotrze mieszkał Duch Święty. Z kolei Judasz też był jednym z 12, ale nigdy nie był wewnętrznie odnowiony. On się nigdy nie nawrócił. Właśnie był takim wplątanym w ewangelizacyjną aktywność człowiekiem, który się nigdy nie nawrócił. I ten Judasz, który nie był nigdy wewnętrznie odnowiony, kiedy zgrzeszył, sprzedał swojego Pana i zupełnie odszedł od Boga i popełnił samobójstwo. Jeszcze zanim to wszystko uczynił Judasz, to Pan Jezus Chrystus powiedział o Judaszu: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I znowu nie powiedział Pan Jezus, że jeden z nich może stać się diabłem, ale że nim jest tym diabłem Judasz. Jak zostało o tym Judaszu napisane w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 25 werset, to mamy tam wyraźnie powiedziane, Dzieje Apostolskie 1:25. Aby zajął miejsce w tej służbie i posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. Czyli wyraźnie powiedziane jest, że Judasz poszedł na miejsce swoje. Tak więc Piotr był słaby w wierze, a Judasz nigdy nie wierzył. I jeśli ktoś mówi, że wierzy, to Jakub mówi: czy taka mówiona wiara może go zbawić? Cóż pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę? Czy taka mówiona wiara może go zbawić? Nie może, jeśli nie jest prawdziwą wiarą poza mówieniem. I to jest właśnie ważne. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, niech to po prostu będzie też widoczne w jego życiu dzięki cierpliwości, wytrwałości. I wieczne bezpieczeństwo poucza nas, że taki człowiek faktycznie będzie wydawał owoc dla Boga, ale również jego postępy będą widoczne dla ludzi. To jest pocieszające, że jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym wierzącym, zazwyczaj mamy do czynienia z owocami dla Boga, które również są
połączone z tym, że ludzie mogą wydać o nim świadectwo. I wtedy taki człowiek jest częścią zboru, jest częścią widzialnego świadectwa. Oczywiście, teoretycznie może się zdarzyć, że ktoś będzie rósł na tyle powoli, że nigdy nie zostanie przyłączony przez innych wierzących do wspólnej drogi, bo to jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce myślę, że niezwykle rzadkie. I jest to tylko i wyłącznie patologiczna możliwość, bo zbawienie jest nieutracalne z łaski i bezpiecznie wieczny, wiecznie bezpieczny jest każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest taki wentyl bezpieczeństwa dla tych, którym diabeł przygotował specjalną ścieżkę zdrowia, żeby wiedzieli, że Pan Jezus Chrystus nie wypuści ich z ręki swojej, że zawsze są z Panem Jezusem. I tutaj nie trzeba się bać, że się straci zbawienia. I to jest właśnie coś, co nawet w środku nocy wywołuje nasze pieśni pochwalne. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, który spłacił cały dług grzesznika. I to jest na podstawie tego właśnie, że Jezus Chrystus sam stał się grzechem za nas. Został zamordowany na krzyżu Golgoty przez nas, więc nasze dobre uczynki w cudzysłowie i tak nic nie znaczą w oczach Bożych. Bóg od nas niczego już nie wymaga, bo czego można wymagać od morderców Syna Bożego? Niczego. My całkowicie jesteśmy zbankrutowani, a mimo to Bóg okazał łaskę. Bóg okazał miłosierdzie i każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest na zawsze zbawiony. I także po zbawieniu Bóg niczego nie wymaga od ludzi. Dowodem tego jest to, że jeśli coś dla Boga człowiek po zbawieniu wykona, to czeka go nagroda. Czyli gdyby Bóg oczekiwał, to byłaby spłata długu za zbawienie, ale nie ma czegoś takiego jak dług za zbawienie. Natomiast jest nagroda. Nagroda jest, bo wszelkie dobre czyny chrześcijanina, wszelkie owoce dla Boga i dobre czyny dla ludzi są ekstra, są dodatkowo niezależne od zbawienia. Są wynikiem tego, że Duch Święty mieszka w wierzącym. Natomiast nie mają wpływu na zbawienie, na utrzymanie zbawienia, na utratę zbawienia, na nic. Nie mają wpływu poza tym, że mogą przyczynić się do tego, że chrześcijanin po przyjściu do nieba otrzyma nagrodę w postaci między innymi takiej korony, która potem zostanie złożona przez niego u stóp Pana Jezusa Chrystusa. I nie zostanie zatrzymana przez tego chrześcijanina. To jest właśnie coś, co my u stóp Bożych, u stóp Pana Jezusa Chrystusa złożymy. A jeżeli nie będziemy mieli tych dobrych uczynków, nie będziemy mieli owoców sprawiedliwości, owoców Ducha Świętego, to wtedy będziemy z pustymi rękami, ale zbawieni. To jest właśnie piękna rzecz, łaska, niezależna od naszych aktywności. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. To był 20 odcinek serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Dzisiaj zaczęliśmy trochę omawiać tak zwane wątpliwe dyskusyjne miejsca. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli, że będą dalej kontynuowane.
bo jest trochę tego tematu jeszcze do omówienia. I ta seria, mam nadzieję, że odpowie na pytania serc wielu z Was. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, możecie do mnie napisać 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo stacjonarny czytaj Biblię skrytka 31 kod pocztowy 63500 Ostrzeszów. Zapraszam do kontaktu. Można też zadzwonić do mnie i możemy porozmawiać. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.